Witamy w niedzielę i zapraszamy na dzisiejsze ostrzeżenie. W dniu dzisiejszym będą nadal możliwe silne burze, choć będzie ich zdecydowanie mniej niż w dniach poprzednich. Nasz kraj w niedzielę będzie znajdował się pod wpływem ośrodka niskiego ciśnienia, który ulokuje się nad Skandynawią. Z zachodu na wschód kraju będzie nadal przemieszczał się chłodny front atmosferyczny, który przechodzi przez nasz kraj bardzo wolno, a chwilami jest niemal stacjonarnym frontem. Podobnie jak w piątek i w sobotę nad naszym krajem rozwiną się kolejne ośrodki burzowe, lecz ich aktywność powinna być mniejsza niż w ostatnich dniach. Znów mogą jednak nieść lokalnie spore zagrożenia, zwłaszcza związane z intensywnymi opadami deszczu, co pokazała sytuacja na Podhalu w dniu wczorajszym. Energia dostępna drogą konwekcji wyniesie nawet 1000 do 1500 dżuli na kilogram i są to wartości, które lokalnie umożliwiają rozwój burz konwekcyjnych. SRH będzie również bardzo wysokie, co może powodować rozwój burz superkomórkowych, zwłaszcza na obszarze Małopolski oraz Górnego Śląska, gdzie zaznaczy się również przedfrontowa strefa konwergencji wiatru. Największa aktywność burz jest prognozowana na godziny popołudniowe oraz wieczorne, a później w godzinach nocnych burze powinny już tracić znacząco na sile lub całkowicie wygasać. Pozostanie wtedy po nich już tylko przemieszczający się opad deszczu. Kierunek burz jest jasny i burze będą przemieszczać się z południa na północ z odchyleniem na północny wschód. Tempo przemieszczania się komórek będzie najprawdopodobniej umiarkowane lub wolne, co może skutkować sporymi sumami akumulacyjnymi deszczu. Największe zagrożenia dzisiejszych burz to zwłaszcza nawalne opady deszczu, bo nawet do 30 bądź 50 mm. I są to już sumy, które mogą powodować podtopienia, zalania lub nawet w skrajnych przypadkach powodzie błyskawiczne, jeżeli burza będzie przychodziła za burzą, tak zwany training storms. Dodatkowo występować mogą również silniejsze szkwałowe porywy wiatru pochodzenia konwekcyjnego w porywach do 70 bądź 80 km na godzinę oraz opady gradu o średnicy 2 do 3 cm. Najbardziej zagrożonymi obszarami są Małopolska, Śląsk, Świętokrzyskie, Łódzkie oraz częściowo również opolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Pamiętać jednak należy, że burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją. Pamiętaj też, że każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana. Korzystaj z aplikacji nowcastingowych takich jak Monitor Burz. Dziękujemy, życzymy spokojnej niedzieli. Pozdrawiamy.